Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Adventure 3. Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic the Hedgehog 2006. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy epizod Shadowa, tak więc ciśniemy. Pierwsza cutscenka, kurde, w Shadow Episode, że tak to nazwę. Już jest zarąbista. Jazda. Czyli w sumie cały Shadow. Rozpierducha na całego. Nice. A i tutaj ciekawa rzecz. Aktualnie Shadow w Sonic 2006 pracuje dla Gunn. Dokładnie tak, dla tego samego Gunn, który chciał go udupić w Sonic Adventure 2 i zwłaszcza w Shadow the Hedgehog. Ja to wiem, że Sonic 2006 odcina się od tego, co się działo wcześniej, no ale jest to troszeczkę dziwne. No ale okej, okay. Twój wybór, Shadow. Okej, tak więc pierwszy poziom White Acropolis. Tak więc ciśniemy, goddammit. Jazda. Tak więc tak, czym różni się gameplay Shadowa od gameplayu Sonika? Aktualnie Shadow jest trochę bardziej oparty na kombacie, o jak widzicie, napiernicza takie ujemuje po znęcaniu się nad przyciskiem skoku w powietrzu, więc tak ciekawie. Shadow nie potrafi też... Nie potrafi spindasha używać i Shadow ma taki dosyć ciekawy homing attack. Ma strasznie spory dystans ten homing attack, przez co można mieć pewne trudności na samym początku, by się przyzwyczaić do tego homing attacku, zwłaszcza jak grało się Sonikiem. Dokładnie tak. Musimy teraz iść tutaj, żeby odnaleźć przycisk. Dokładnie tak, jak widzicie, jest przycisk i musimy wiedzieć, żeby się cofnąć, bo musimy się specjalnie cofnąć, ponieważ tutaj brama się otworzyła. Well, można i tak. Dobra, jazda z nimi. God damn it. Oczywiście kolejne różnice z gameplayem Shadowa będziemy sobie jeszcze omawiać, ale są takie główne. Okej, okay. Mamy jakiś śmieszny teleport. Aż mnie to rozwalało, ale tłumaczę sobie że to jest kontrola chaosu czy coś. Okej, tak więc teraz mamy gameplay róż, dokładnie tak. Żeby było śmieszniej, tepnęliśmy się, ale też jesteśmy róż. I ona aktualnie rzuca pokebolami. Dokładnie tak. To są jakieś bomby, które wyglądają jak pokebole. Ja po prostu jestem tego fanem. I tak, czym różni się róż od Naxa? Aktualnie ona mi się wydaje, że nie spada tak szybko, jak się nią szybuje, jak Nax. Ponieważ to jest spory problem Naxa. I mean, róż też po jakimś czasie zaczyna spadać strasznie, ale to naprawdę po jakimś czasie. Ups, nie dorzuciłem. O, ale rozwaliłem to. Dobra, może być. Więc tak. To jest róż. Więc jazda. Okej. Okay. No i wracamy do Shadowa. Więc tak. Się okazuje, że chyba ten agent, którego mieliśmy uratować, to naprawdę nie róż, więc tak. I okej, okay, uwaga, mamy tutaj pojazd o nazwie Buggy. Dobra nazwa, ponieważ tak lubi się bugować, ma to sens. I tak, właśnie Shadow czasami będzie jeździł jakimiś pojazdami. I co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, to fakt, że w nich najczęściej jest szybszy niż sam Shadow. Ale to tam cichajcie już. Więc tak, ja sobie mogę wyobrazić, że Gerald uczył Shadowa na Ark prowadzić pojazdy i zdawał prawko. Naprawdę mogę sobie to wyobrazić. Teraz tak, naszą misją jest zniszczyć 5 tych takich lamp, żeby móc ukończyć poziom. Więc tak. I tak, ten Buggy często i gęsto lubi tracić hapeki po prostu od samej jazdy. Widzicie ten czerwony pasek w prawym dolnym rogu? To jest pasek jego wytrzymałości. Od czasu do czasu spada od zwykłej jazdy. Ach, kocham tą grę. Dobra. On się rozwala i ja chcę nowego. O, tutaj jest nowy. Co to? Co tu jest? Pierścionki. Okej. Okay. Dobra, bierzemy sobie nowego Buggy'ego. Ja pierdziczę. Jest piękne po prostu.
Dobra, jazda, przeciskamy się, kurde. God damn it. Nikt mnie nie zatrzyma, kurde. All hail Shadow i te sprawy. Dobra, jeb. Okej, i tu jest ostatni. Nice. For a win. No, i koniec poziomu aktualny. Więc tak ciekawie. No naprawdę. 620 punktów, żeby mieć rankę S. Zdzierstwo. Ale dobrze. Niechaj będzie. No i zdobywamy oczywiście medal Soliany. Złoty jakże. Więc nice. Co ta róż ma w rękach? Jakieś mroczne dildo. Znaczy co? Ale tak to wygląda. O co chodzi w tej grze? Tak, dobra, to ją mieliśmy uratować, wszystko jasne. Oho. Czyby to doktor jajecznica? Jas? Jazda z nimi. O nie! Boże, ex Cerberus. Znowu. A boj. Ale będzie zabawa, prawda? Dobra, mój ulubiony boss w całej grze. Jazda. Dobra. Z tego co pamiętam, tu u Shadowa jest jeszcze gorzej niż u Sonika, ponieważ tutaj ten Exerberus w ogóle się nie chce słuchać z tego co kojarzę. Dobra, będę korzystał z tego... Jezusie. Homing ataku. Który jest zdecydowanie lepszy u Shadowa niż u Sonika, ponieważ, jak już mówiłem, większy dystans, przez co możemy być szybsi dzięki temu. No czy ty możesz? Ja pierniczę, jaki ten kurwa boss jest głupi. Że ocierałem się kurwa tylko o te ściany. O, tak, jest rage, bo nienawidzę tego bossa. Zwłaszcza u Shadowa. Czy ty możesz przestać? Dobrze. Słuchaj, dobra. Biegnij tak. Jak teraz po prostu No, dziękuję. A, i tutaj nie ma teraz żadnych pomników, które możemy walnąć i dać mu więcej damage'a, więc... Tak, zostaje nam old fashion way. A, Jezusie, wracaj tu. Okej, okay, dobrze. Może ten boss jest taki... Kurwa... Dobra. Połowa HP-ków. Dobra. Jazda. Hono tu. Ty. Typie. Czopie. Dobra. Skoczył na górę. W ogóle fajnie, bo jest teraz na takiej arenie właśnie przypominającej to samo co wtedy, tylko śnieżnie. Tak śmiesznie przynajmniej. Wspomniałem jak się nazywał te... Koloseum, o właśnie. Nie mogłem znaleźć tego słowa. Wiedziałem, że tam gdzie się Rzymianie nawalali, ale nie pamiętałem. O, Rzymianie. W sumie nie Rzymianie, tylko niewolnicy. Dobra. Jazda. Okej. Okay. Czy ja z homing atakowałem do róż? Ups, sorry. W sumie tak się da w tej grze. W sumie jak w Adventure DX trochę, znaczy Adventure ogólnie, dało się uszkodzić naszych towarzyszy. Na przykład jako Sonic dało się uszkodzić Tailsa. A, dobra. Złaź tu na dół. A, skacz, skacz Adaś, skacz. W sumie teraz Kamil, teraz jest Stoch przecież. Jeszcze żyję małyszem, przepraszam. Dobra. Idź. Boże, dobra. Chill. Kurde, typie. Że jak ja to po prostu uwielbiam, jak on... Driftę i jazda, nie, i chuj. Dobra, nice. 3 minuty. Już to widzę, jaką ja rangę będę miał. Szczerze, i tak mam wygwizdane. Dobrze leżeć, zły pies. Okej. Okay. No i nawet nie jest aż tak źle. O kurde, będzie ranga S? Lol. Okej, okay, dobra, czyli gra była przygotowana na to, że nie da się szybciej tego zrobić.
Ja chyba na konsoli nigdy nie zgarnąłem rangi S. Kurde. O dziwo, poszło mi dobrze. Ja myślałem, że kurde, nie wiem, będzie ranga D. Może ewentualnie C. Easy. O tak. Na nie. No to to miejsce. Z tą Eliską jako obraz. I uwaga, róż to jest pieprzona, chodząca encyklopedia. Słuchajcie. Kogo to obchodzi, że to państwo ma konstytucyjną monarchię? Naprawdę. I że jest turystyki. Księżniczka Elis trzecia. Wiem, że jest trzecia, więc wcześniej były aż dwie Eliski. To jest to. I róż tak będzie przez całą historię. To jest to, to jest to. Tylko nie chcę wam powiedzieć, co to jest, to co trzyma w ręce. I przypomina to, to co, to czego nie powinno przypominać. No, Kingdom Valley. Okej. Okay. Cieszę się aż tak. Kingdom Valley uwielbiam jako Sonic, ale jako Shadow tak już trochę mniej. Znaczy, że ten poziom jest tam za długi. U Sonica był lekko za długi. Tak tutaj jest zdecydowanie za długi. Okej. Okay. Ciśniemy w takim razie. No. Dobra, Shadowem mówię, ja polecam nim homing atakować jak pojebany, gdyż po prostu tak jest szybciej. Dobra. Kingdom Valley, to ja się muszę dostać tutaj gdzieś? Chyba było przejście. Ano. Ciśniemy. Loadingu. Okej, okay, jesteśmy. O, tutaj mamy przy okazji to. Może mam coś do kupienia i nie wiem. Halo? Czy to chce działać? O, dobra. Tak, ponieważ tutaj kupujemy przez takie coś. Już nie ma tego murzyna, który nawala 50 słów na raz. O, mamy. Air chip. O, light speed dash, to się przyda. I memory shard, blue. Tak, chaos boost. W tej grze mamy coś takiego jak chaos boost. Za pomocą tego paska, który jest w prawym dolnym rogu, ładuje nam się moc Chaos Boost i możemy jej potem użyć. Jakie robotniki? O co chodzi w ogóle? Tak. Będziemy ładować Double Blasta, kurde. I ten. I jak kupimy sobie trzeci level Chaos Boosta, możemy nawet używać Chaos... ten, Jezusie. Jak, Chaos Blast, o. Bo jak zrobimy ten... O, jak skoczymy i w powietrzu wciśniemy krzyżyk, robimy Chaos Spear. Ja muszę powiedzieć, że Shadow w Sonicu 2006 to jest jeden z lepszych Shadowów, jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy. Jeśli chodzi o gameplay, to no powiedzmy, ale poza tym to muszę przyznać, że to jest dobre. Okej, okay, ja zapomniałem, że tutaj musimy coś jeszcze zrobić, zanim przejdziemy tutaj. Więc ciśniemy. Boże, to duży... Po co ten hub world jest taki duży? I mean, ja lubię hub worldy, ale to jest trochę lekka przesada. O właśnie, za pomocą tego ładujemy sobie Chaos Boost i jak to się odblokowywało? O, za pomocą R2, dokładnie tak. I w tej chwili mamy taką potęgę, że możemy to zniszczyć. Chyba. Halo, jak ja mogę to zniszczyć? Po prostu tak, po prostu robić, robiąc homing attack, ups. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, Boże. Dobra. Idziemy tutaj. Wiem, takie what the fuck, bo... Co się... Nani? My na tym powinniśmy jechać. Lecieć, znaczy się. Ehem, halo? Okej, moi drodzy, zdążyłem już spanikować, ale ogólnie trzeba wcisnąć przycisk trójkąta, tak jakbyśmy wsiadali do tego bugiego i wtedy to działa. Ja nie pytam, co tu się zadziało. Ja już po prostu miałem zamiar kończyć odcinek, bo myślałem, że coś się zrąbało i tak dalej. Już chciałem szukać rozwiązań jakichś. Po prostu wcisnąłem trójkąt i jep, działa. Więc tak. Okej, okay, to jest jeden z tych momentów,
w historii Shadowa, których czasami nawet nie musimy nic zrobić, żeby przejść. Ten moment można było przejść bez wciskania ani jednego przycisku, no ale why not? Okej, okay. Skończyliśmy ten etap, jesteśmy teraz tutaj. Okej, okay, tak więc teraz przechodzimy do gameplayu Rouge i jakie mam tutaj z nią problem? Aktualnie tutaj mamy znaleźć trzy kluczyki, dokładnie tak, aby przedostać się dalej, czyli troszeczkę jak w Adventure 2, tylko jest jeden sporawy problem. Nie mamy radaru, żadnego pieprzonego radaru, nic. Jedyny plus jest taki, że nie ma tej randomizera jak w Adventure 2, czyli klucze nie mogą być w różnych miejscach. Zawsze są w tym samym miejscu, no ale chodzi o sam fakt, że musimy pamiętać dokładnie gdzie są. Tak, czyli możemy przyklejać te bomby aktualnie jej do ścian, szyb i tak dalej, więc musimy się bawić takiego agenta trochę. Okej, okay. To jest aktualnie pierwszy kluczyk. Boże, jeść. W ogóle, rusz. Ja mam zawsze bekę z tych jej pokeboli, ponieważ jak przytrzymamy... wyrzucimy, to wykrzykuje z siebie hi. Jest beczka ogólnie. Dobra, mamy pierwszy kluczyk, moi drodzy. Lecimy dalej. God damn it, for a win. Okej. Okay. Dobra, elo. Okej. Okay. Fuck. Czemu mnie to tak ubiło? Halo, nie ma pierścieni żadnych. Idę po pierścionki. Co jest? O kurde. Aha. Fajnie. Ja pierniczę. Co za gra. Okej, okay, wróciłem. Mam już ten pierwszy klucz. God damn it. Ale lecimy. Okej, okay, tu jest ten drugi. Get out of here, pajacu. I podkładamy bomby. Okej. Okay. Buchło. Więc tak widzicie, po prostu bawimy się w takiego agenta pseudo. I jakie mam problem też z Rouge? Ona aktualnie, nie wiem czy pamiętacie, jak graliśmy Naxxem, to mówiłem coś o tym, że czasami postacie, które potrafią przyklejać do ścian, nie potrafią się od niej odkleić. Rouge ma taką skłonność większą niż Knuckles, naprawdę. Z tego co też wiem, na wersji Xbox 360 jest to częstsze niż na wersji PS3 i ogólnie strasznie trudno się odkleić. Bo na PS3 miewałem problemy z Rouge, ale nie aż takie duże jak widywałem w wersji Xboxowej. No, zobaczymy jak to będzie, no ale na razie i tak skończyliśmy segment z Rouge, więc spoko. Okej, okay, więc ciśniemy teraz jako Shadow. Widzę, że i tak, że są jakieś dziwne znowu błędy graficzne. Teraz jak żeśmy cisnęli przez checkpoint, to tak było. Dobra, moi drodzy, tutaj widzicie, są takie wieżyczki. Najlepiej w nie strzelajcie, chociaż w sumie może inaczej. Ponieważ one, jak się w nie strzeli, to one spadają. O, pokażę wam. Widzicie? Ale przez to, że kamera jest głupia, to nie widać zawsze, gdzie spada. I potrafi was to po prostu przygnieść. O, czasami spadają tak z tyłka, tak jak ten. Nic mu nawet nie zrobiłem. O, gdybym było drobinkę bliżej, to już by mnie nie było. Więc ja polecam w sumie strzelać w to i poczekać jak to spadnie i dopiero cisnąć. Mówię, czasami gra robi to za nas, ponieważ z jakiegoś powodu same się niszczą i spadają. Nie pytam. Ale tak. Okej, okay. Lecimy do kanałów. Kanał Adventure jazda. Ficka przygoda w kanałach. O wow, mi odkręciło. Jezusie. Okej. Okay. Jazda, lecimy. Więc tak, to już jest trzeci pojazd i ostatni, jaki poznajemy w historii Shadowa, z tego co mi się przypomina, chyba ostatni, czyli pojazd... gdzie jest ten orzeł? O właśnie. Czyli właśnie... pojazd, którym poruszamy się po wodzie. Dokładnie tak. Mówię, to chyba był już ostatni... A nie, będzie jeszcze motocykl. Ale dobra, to w przyszłości. O, napis no loading się zepsuł. Kurde, ogólnie się tej ekupu psuje. Halo, co jest? Well. Dobra. Fajnie, teraz nawet nie wiem, ile mam pierścionków. Ile mam żyć? Nic.
Wybaczcie, znowu gierce. Dobra. Lecimy. Okej. There's no strength in numbers. Najlepsze, że w Sonic Forces Shadow już nie wyznawał tej zasady, gdyż stwierdził, że przeciwników jest za dużo i nie mają szans wygrać. A ty mówi, nie ma siły w... jakby to powiedzieć, że im więcej nie oznacza, że są silniejsi, jak jest więcej przeciwników. Okej, giną. Nice. I one upek for a win. Co jest, kurde, płomień też się psuje. Halo. O, one upka dostaliśmy. Mówię, nie wiem nawet, które mamy życie teraz przez to wszystko. Jak widzicie też zresztą homing attack Shadowa jest troszeczkę wolniejszy niż homing attack Sonika, więc to jest też dosyć ciekawe. Okej. W ogóle moi drodzy, dzisiaj byłem sobie na dworze. Tak, zły Nero w momencie, kiedy szanuję koronawirus, wyszedł na dwór, ale well, ileż można siedzieć w chacie. Muszę powiedzieć, że w Poznaniu ludzie coraz bardziej mają wygwizdane to koronawirusa. Sporo dzisiaj ludzi minąłem i nie wyglądali, jakby wracali do pracy albo szli do pracy. Mianowicie, nie wiem, tu ktoś na spacerze z dzieckiem, tutaj ktoś na rowerze, też z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Może się mylę, ale tak. Tak to przynajmniej wyglądało. Więc hashtag zostań w domu, coś nie działa. Ja jestem na to dobrym przykładem. Dobra. Czuję się bez przesady, nie szlajam się, Bóg wie jak długo. No ale też no bez przesady, nie będę siedział non stop w chacie. Lol. Dobra. Ciśniemy tych pajacy. A, tu jeszcze jeden. Okej. Okay. Sezamie, otwórz się. Okej. Okay. Zlakczyło lekko. Z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Ciśniemy. O, snap. Okej. Okay. Nice. Lightspeed dash for a win. I koniec. Jednak nie był aż taki długi ten poziom. Znaczy nawet nie wiem. Nawet nie wiem, ile mi zajął. Bo się wszystko zepsuło. O, ranga S chociaż. Nie wiem, ile mi zajął poziom. Halo. Co za niewdzięczna gra. Okej, okay, 2 złote medale dla mnie, goddammit. Najsik. Sejwujemy oczywiście. No mówię wam, że to jest po prostu chodząca Wikipedia. Jeszcze wierzę, 10 lat temu, kurde. Dobrze, że nie powiedziała co do dnia. Oho. O. Czyżby to Eggy? It was an ambitious project named after their eternal sun god. Doctor, it's been a while, my dear Rouge, and of course, Shadow. Now, if you'd be so kind as to hand back the Scepter of Darkness you took from me. O, czyli tak to się nazywa. Nie deal do ciemności, okej. Okay. Okej. Okay. Ach, mamy akcję. Dajcie wody. Oho. Nice. O-o. It's about to crash. Oh, okay.
Na niej? Co jest? It's no use. Boże, ucieka jak mała dziewczynka, jazda. Nie. Co jest? Cień mu się wydłużył. Hehe. Cień cienia, bo shadow to cień. Hehe. Ej, patrzcie, trzeci cień. Jego cień. Boże, jakie to screenżowe. O kurde. Poznajemy shadowa bez ust, moi drodzy. Tak zwanego Mefistofilesa. Jaki ukłon, kurde. No właśnie, w sumie tak, kurde, powiedział jego imię, takie FTW. Mephiles the Dark. God damn it. Mephiles czarny. Na nie. Okazuje się, że Shadow i Mefistofiles się znają. Po prostu zniknęli tak, siup. Bez żadnych efektów, nic, po prostu, jep. Stąd sobie ich skasujemy, bo nam są niepotrzebni. Okej, no i dowiadujemy się w sumie, jakim cudem Shadow i Rouge trafili do przyszłości, w której zjawili się potem też Sonic, Tails i Knuckles. Na to wygląda. W ogóle, co ma być za filtr? Po co? Czemu? Róż, wasz ekran jest ciemny. A, okej. Okay. Tak patrzę, czemu ona nie włączy monitora? O. Oh. So it's not where we are. It appears we've gone through time, doesn't it? Yes, approximately 200 years. 200 lat, nieźle. Maybe more, depending on when this database was last updated. Oh. At least we know we've arrived in the future. That means this Mephiles character has the power to control time. His power feels very similar to my own chaos control. But no, okay. No tak, to taka scenka. Tak, Knuckles znowu dostanie w łeb. Jep. Nie jest, za każdym razem będę się śmiał, jakoś tutaj dotyka po prostu po tej głowie. Oh boy. Biedny Knucksik, no. W sumie to jest cutscenka, którą już widzieliśmy. No ale tak. W sumie jest to podobna sytuacja do Adventure, tylko że w Adventure zawsze jednak były te same cutscenki, ale troszeczkę inaczej zdania budowali. Tutaj jednak te cutscenki są dosłownie takie same, jak już się powtarzają, to słowo w słowo i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem Adventure zdecydowanie lepiej to załatwiło. Now, how can we get back to our own time? You need a space-time rift.
This requires a lot of energy. I see. You mean using your chaos control will... Yes, but that alone is insufficient. Okay, Shadow. It looks like we need to work together. Yes? Okej, moi drodzy, Crazy City, ale to w następnym odcinku. Dokładnie tak. O tak, zaczynamy w Bagim, ale będzie zabawnie, kurde. Tak więc tak, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka z Zagramy w Swing 6. W dzisiejszym odcinku zaczęliśmy historię Shadowa. Mieliśmy parę problemów z tą grą, ale w sumie z emulatorem bardziej niż z grą. No ale wszystko zmierza ku dobremu, tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya.